Witam Was. Kilka dni temu brytyjski minister zdrowia Sunny Dyavid odbył telekonferencję, co się chwali, z szefem WHO, czyli Tedrosem Adhamenonem Gebreyesusem, którą podsumował tak. Produktywne spotkanie z Tedrosem Adhamenonem i jego zespołem, aby podzielić się naszymi dotychczasowymi odkryciami na temat Omikron. Kontynuujemy współpracę z WHO nad naszym globalnym traktatem, aby przygotować się na przyszłe pandemie i zareagować na nie oraz budowaniem globalnej sieci nadzoru. Globalna sieć nadzoru. Nie wiem jak wy, ale ja się już czuję bezpiecznie. Dzisiaj spróbujemy odpowiedzieć na pytanie, o co chodzi z tą globalną siecią nadzoru. Oczywiście bez duraczenia, tylko w kontekście medycznym, no bo w końcu tutaj mamy ministra zdrowia, tutaj mamy pana z WHO, więc wiadomo, że globalna sieć nadzoru no, musi mieć coś wspólnego ze zdrowiem, czy chociażby z chorobami. Pierwsze, co chciałem wyeliminować, to jakieś problemy językowe. Ja sam jestem osobą, która no nierzadko coś przejęzyczy się, zmieni kontekst, no chociażby teraz się motam, prawda? Czyli no, mógłbym zmienić z nerwów znaczenie jakiegoś wyrazu. No tutaj chciałem sprawdzić również kwestie językowe. No, czy pan Sunny Dyavid jest Brytyjczykiem z dziada pradziada, czy może przybył niedawno, nie wiem, w 2015 i zrobił oszałamiającą karierę. Okazuje się, że nie. Okazuje się, że no co prawda jest z rodziny pakistańskiej, ale pan już mieszka od kilku dekad w Wielkiej Brytanii, studiował na najlepszych angielskich uniwersytetach, więc myślę, że możemy wyeliminować przejęzyczenie się. Co więcej, szukając informacji na temat tej globalnej sieci nadzoru, żebyśmy wszyscy byli zdrowi i nigdy nie chorowali, natknąłem się na inne wpisy, które pojawiły się w tym samym czasie i dotyczyły globalnej sieci nadzoru, czy przynajmniej nadzoru w formie, w kontekście medycznym. I tak, 7 grudzień, John Hopkins Institute, czyli ci od eventu 201, na Twitterze piszą tak. Odporność na środki przeciwustrojowe nie znika. Hopkins Medicine i J.H. Med to będzie inna jaczejka, John Hopkins, najprawdopodobniej indyjska. Dumni mogą uczestniczyć z indyjskimi partnerami w tej sieci nadzoru i dostarczyć narzędzia, szkolenia i inne zasoby dotyczące technik bakteriologicznych sekwencjonowania genomowego nowej generacji IPC. Dalej, 6 grudnia, PAHO. PAHO to jest jaczejka WHO albo na obie Ameryki, albo tylko na Ameryki, na Amerykę Południową. Warianty są wykrywane dzięki nadzorowi genomowemu. Mamy ikonkę szkła powiększającego, prowadzonemu przez krajowe laboratoria, które uważnie śledzą ewolucję nowych wariantów wirusa SARS-CoV-2, takich jak Omikron, Delta i inne. Kirby Institute, to jest 9 grudzień, sprawdzałem, to jest Instytut Medyczny w Sydney, współpracuje z Fundacją Gatesów. Wnioski zamykają się w czwartek 9 grudnia, bo to jest szukanie, to jest akurat szukanie osoby na stanowisko pracownika naukowego. Odgrywają kluczową rolę, wspierając rozwój Krajowej Sieci Nadzoru Zdrowia o nazwie ACES, która monitoruje wirusy przenoszone przez krew i choroby przenoszone drogą płciową w całej Australii. Czyli widzimy, że globalna sieć nadzoru to jest ta sieć nadzoru, która zajmuje się monitorowaniem wirusów, ale nie tylko COVID-a, tylko generalnie wirusów, mamy jakieś przesiewanie, sekwencjonowanie nowej generacji i generalnie przygotowujemy się na przyszłe pandemie. I to wszystko wpisuje się w nową agendę WHO, gdzie ma mieć ona o wiele większe kompetencje kosztem państw narodowych. Ja już na ten temat strzeliłem 2 odcinki, więc ja wam tylko to zajawię, a jeżeli ktoś nie wie, o co chodzi, to będę go odsyłał do dedykowanych materiałów. Tym bardziej, że wczytując się w te dokumenty, pewne niuanse, wychodzą na jaw pewne niuanse. Otóż mamy coś takiego jak niezależny panel do spraw gotowości i reagowania na pandemię. I to jest na tyle niezależny ten panel, że to jest jaczejka WHO. Już widzimy, jaka to jest niezależność. I oni z tej niezależności doszli do wniosku, żeby nie było już więcej pandemii, a Said mówi, tak, przygotowujemy się na przyszłe pandemie,
no to WHO musi dostać więcej kompetencji kosztem państw narodowych, o wiele większy budżet, z jednej strony składeczki, a z drugiej strony obligacje będą mogli sobie emitować. Co tutaj jeszcze jest? Aha, i tam w ogóle 7-letnia kadencja dla wierchuszki WHO. Domyślam się, że to, co jest teraz, to się nie liczy, tylko że jakby się wszyscy zgodzili, to plus 7 lat. To towarzystwo, które jest teraz. Mam w ogóle takie rzeczy jak kompetencje w kontroli hodowli zwierząt. No to wszystko się teraz miksuje. Wiadomo, przyroda, wszystko jest ze sobą połączone i, no i rozumiecie. Można to wszystko w ten sposób ubrać, że WHO będzie miało teraz nadzór nad rolnictwem, tak na przykład, i hodowlą zwierząt, bo tutaj o to chodzi. Za cenę bycia kontrolowanym przez inne ponadnarodowe byty. W tym wypadku chodzi bodajże o Międzynarodowy Fundusz Walutowy. Też coś w ogóle z pieniędzmi. Ja to swojego czasu odczytywałem jako próba sił i próba wyrwania WHO spod orbity chińskiej. No bo wiadomo, że tam największe wpływy mają Chińczycy jako największy darczyńca, no ale zaraz po nim są amerykańscy filantropi, którzy również mają tam bardzo dużo do powiedzenia. No ale wiadomo, że no, oni czuliby się bardziej komfortowo, gdyby jednak zamiast Chin, no był tam rząd amerykański, żeby, no właśnie, można było też się dogadać, prawda, z Chińczykami. Dogadać się można, oczywiście, że tak, ale tam jest priorytet jasny. I ten raport nazywał się Niech COVID-19 będzie ostatnią pandemią. I występowały tam otwarte platformy nadzoru. Więc ja myślę, jeszcze raz przytaczając to zdanie, które wypowiedział Said Javid, aby przygotować się na przyszłą pandemię, niech COVID-19 będzie ostatnią pandemią, budujemy globalne sieci nadzoru i mamy tutaj otwarte platformy nadzoru. Platformy informacyjne, które będą zbierały informacje na temat stanu naszego zdrowia, w tym wypadku z naciskiem na choroby zakaźne. I mam nadzieję, wydaje mi się, że tutaj Wielka Brytania dogadała się z WHO, że taka platforma powstanie w Wielkiej Brytanii. Bo to nie jest tak, że to w każdym kraju powstanie. Na przykład no, takie kraje typu Polanda, gdzie my żyjemy, no to wiadomo, że tutaj taka platforma nie istnieje. Nasze informacje będą przesyłane do kraju poważnego, który z kolei będzie po przetworzeniu i zostawieniu tam dla siebie tej informacji, będzie to wysyłał do WHO. No i u nas takim centrum informacji będzie w naszym regionie, będą Niemcy. Tak, to też jest osobny odcinek na ten temat zrobiony. No i teraz, bo to mocno brzmi, prawda? Globalna sieć nadzoru. No ale czym to się może objawiać dla takiego zwykłego Kowalskiego? Otóż, mając na uwadze, że paszporty covidowe zmienia się w paszporty szczepionkowe, a potem zmienią się w kartoteki zdrowotne, to będzie szybciej niż nam się wydaje. Co za tym idzie? Państwowe systemy no, różnych przychodni i szpitali będą musiały być pod to podpięte z prostej przyczyny, żeby były kompatybilne. No i wtedy, jeżeli pójdziesz do lekarza, czy pójdziesz do szpitala, czy będziesz kontrolowany i wyjdzie tobie, że masz wynik negatywny, pozytywny na COVID-a, w sensie, że jesteś chory, albo nawet negatywny, to te wszystkie informacje będą przetransportowane do Berlina czy do Baden-Baden, a stamtąd do WHO i będą no, przepracowywane przez, analizowane przez sztuczną inteligencję, że może jakieś dziwne objawy się gdzieś pojawiły tam w okolicy Radomia. Nie, żebym miał coś do Radomia, tylko tak po prostu. Mi się ta nazwa w ogóle podoba. Radomia, Radom i no rozumiecie, tak? I gdzieś coś się dzieje, oho, to tam trzeba będzie może nawet jakąś ekipę wpuścić, żeby przebadali, żeby wywiad przeprowadzili, co to tam za choróbsko, co tam za dziwne objawy były. Bo między innymi jedną z tych kompetencji jest ogłoszenie bez udziału państwa narodowego przez WHO, no i muszą mieć jakieś dane, prawda, na jakiejś podstawie muszą ogłosić, no, że my wprowadzamy epidemię, na przykład w Polsce.
tak? Bo coś się takiego dzieje. My to wyjaśnimy, ale póki co, no czy granice zamknięte, czy trzeba będzie jakieś kwarantanny przechodzić, no już nie będziemy w takie szczegóły wchodzić. Rozumiecie, o co chodzi. Czyli mamy kolejny ponadnarodowy byt. Wiadomo, WHO już istnieje od jakiegoś czasu, ale wprowadzamy kompetencje kosztem państw narodowych i to się wpisuje. Nie umiem tego ująć tak samo, jak ujmują to w globalistycznych komunikatach globaliści, ale że na świecie są problemy, z którymi nie mogą sobie już poradzić pojedyncze państwa narodowe. Musimy wspólnie, razem, kolektywnie, wszystkie kraje rad muszą z niektórymi problemami się wzmagać. Klimat, choroby, wiadomo, o co chodzi. I to jest słowo klucz, to jest wytrych, by coraz więcej kompetencji przechodziło do ponadnarodowych organizacji i jeżeli ten proces będzie postępował, no to obudzimy się w takiej rzeczywistości, że władze krajowe będą miały, powiedzmy, porównywalne kompetencje, oczywiście, że większe, ale porównywalne kompetencje jak na przykład władze samorządowe. Rozumiecie? Wyjdzie, że o wojskowości to my nie możemy sami decydować, bo jest Armia Europejska. Nie możemy w sądownictwie za bardzo zmian wprowadzać, no bo tutaj mamy jakieś wartości europejskie, które na to nie pozwalają. Teraz do tego dochodzi zdrowie. Informacje na temat Polaków będą hostowane. Tożsamość cyfrowa w końcu wchodzi w przyszłym roku, przynajmniej zaczną się prace. Też zapewne gdzieś w Niemczech. Cyfrowa waluta, cyfrowe euro też nie będzie pod władaniem Narodowego Banku Polskiego. Rozumiecie, także no my tutaj będziemy mieli coraz mniej do powiedzenia w obszarze Wisły. No i to zapewne o to chodzi, no bo te ponadnarodowe byty komuś się spowiadają, prawda, jakiejś grupie interesów. Dajcie znać, co na ten temat sądzicie. Jeżeli macie trochę czasu, zostańcie ze mną. Pamiętajcie, na głównej stronie może nie być wszystkich ostatnich filmów, więc zachęcam do wejścia na zakładkę wideo. Tam będą filmy od najnowszego do najstarszego oraz na zakładkę playlisty, gdzie można sobie tematycznie czegoś poszukać. Zachęcam do obejrzenia dwóch pozostałych filmów na temat tego przepoczwarzania się WHO. Osobny odcinek, jeżeli chodzi o to Centrum Wywiadowcze w Niemczech i generalnie dokumenty tego raportu, niech to będzie ostatnia pandemia, niezależnej jaczejki, która jest powołana przez WHO, co wszystko tłumaczy. Dziękuję Wam za poświęcony czas, dziękuję, że jesteście, ponieważ to Wy dajecie mi siłę i sens, bym przebijał się przez tego typu dokumenty i niuanse i szukał, co kto miał na myśli, co to tam, kto powiedział, co to za telekonferencje były. Bardzo Wam za tą możliwość dziękuję. Życzę Wam miłego dnia, miłego wieczoru i pozdrawiam Was serdecznie.